Witam szanowne grono graczy, kolejny odcinek na temat Cyberpunka 2077, ponieważ dzisiaj skończył się pokaz, taki mały gameplay, gdzie dowiedzieliśmy się kilka fajnych rzeczy i później taka dłuższa dyskusja na temat Cybera. Ja od razu wam powiem, przestałem się bać o Cybera kompletnie. W sensie wcześniej też się nie bałem, właściwie tam ten poprzedni film, który wywołał burzę, burzę mózgów totalną i masę komentarzy, był na temat właściwie płci, to, że nie mamy wyboru tak naprawdę, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, tylko wybieramy ciało. Ja się martwiłem, że to w pewnym sensie będzie miało wpływ na storyline. To było główne clue tego odcinka poprzedniego. Ale powiem wam szczerze, że jak patrzę mniej więcej jak to wszystko jest zmontowane, przynajmniej w tym krótkim gameplayu, to stwierdzam, że nie ma się czego obawiać. Jest jak najbardziej ok, w szczególności, że nasza postać nazywa się V i będą do nas mówili per V. Po prostu. Mr. V, Mrs. V. V. I jakoś to będzie fajnie wszystko skonstruowane. Ale dzisiaj po chwilę pogadajmy na ten temat, co oni tam w ogóle mówili. Pierwsza rzecz to jest to, że na samym początku naszego pięknego dnia, czyli godzinie 10, były wyniki finansowe prezentowane spółki CD Projekt. Nie wiem, czy wiecie. Jeżeli oglądaliście, najważniejsze informacje to jest to, że sprzedano już 40 milionów kopii Wiedźmina trzeciego i wciąż się sprzedaje, więc CD Projekt daje ostro czadu. Tym bardziej, że w roku 2019 sprzedali więcej kopii Wiedźmina niż w roku poprzednim. Ciekawa sytuacja, prawda? Czyli Wiedźmin sprzedaje się jeszcze lepiej. Oczywiście po zaniżonych cenach, po różnych przecenach, jak na GOG-u możecie zaobserwować nie raz, nie dwa, więc całkiem fajnie im się to rozwija. Oczywiście mają wyniki tam na plusie, ale jak Cyber wejdzie w 2020, to będzie big show. Bo jeżeli chodzi o sprzedaże na GOG-u, to zarabiają 100%, prawda? Więc właściwie kolejny rok to będzie taka wisienka na torcie, jeżeli patrząc na bardzo, bardzo długi proces tworzenia gry Cyberpunk 2077. Ale przejdźmy do takich mikroszczegółów. To, co ja sobie zapamiętałem, to co wywarło na mnie największe wrażenie, to jest styl gry. Słuchajcie, będziemy na początku wybierać naszą pewną historię, skąd się wywodzimy. Czyli jesteśmy albo nomadem i mamy przez to jakiś inny zestaw, że tak powiem, koneksji. Jesteśmy zwykłym Street Fighterem, czyli goście wychowane na ulicy, bardziej o to chodzi. No i Korpo Szczurem, czyli Korpo Man, który ma też wtyki w korporacjach i rozumie, w jaki sposób korporacje działają, i to też ma wpływ na rozwiązywanie różnych questów. Więc to jakie mamy pochodzenie, to będzie istotne, w jaki sposób będziemy też rozgrywać pewne elementy. To mi się strasznie podoba, że właściwie na samym początku, jak tworzymy postać, oprócz ciała, no to dostajemy też nasze pochodzenie. To jest całkiem spoko, tak jak w RPG-ach powinno być. Kolejna rzecz to oczywiście zestaw broni, który mamy do użytku, ale w samym demku, które nam dzisiaj pokazano, oczywiście narracyjnie, powycinałem tam pewne fragmenty, żeby za dużo nie spoilować, co jest dość też spoko, to pokazano dwa style gry. Pierwszy to jest Netrunner, czyli właściwie włamujemy się do różnych umysłów, właściwie do części scyborgizowanych. Włamujemy się do różnych kamer, do różnych borgów, cyborgów. Nawet, nie wiem, gościu tam na siłowni ostro pakował, to nawet do automatycznej sztangi można było się włamać i gościa zlikwidować w taki sposób. Bardzo fajnie to pokazano. I oczywiście cały świat cyberrzeczywistości. I to mnie bardzo zastanawiało, w jaki sposób to przedstawią, i to będzie naprawdę z dużym kalibrem przedstawione. Myślę, że to będzie bardzo duża część gry i granie samym Netrunnerem będzie bardzo, bardzo ciekawe. O innej rzeczy jeszcze mówili, że można grać takim stricte technikiem, który zajmuje się ciężkimi maszynami, no maszynerią ogólnie. To też może być fajne podejście. Nie wiem, czemu mi się tak Mass Effect od razu przypomniał. I oczywiście Solosem, gdzie bardziej, nie wiem, lubimy używać różnych typu mieczy, broni białej, też może być takie wyjście, albo po prostu ciężkiego sprzętu, idziemy na maksa w siłę,
i naparzamy wszystko, co się dzieje, otwieramy drzwi, wiecie, na maksa mechanicznie, używając tylko siły. Również opowiadano różne rzeczy o atletyce i o w jaki sposób rozwija się postać, ale to za chwilę, bo jeszcze chciałem wam powiedzieć o tym, że można zrobić rzeczywiście jeszcze Solosa, który będzie bardzo agile, bardzo zwinny, taki typ ninja w pewnym sensie i to też może być bardzo intensywna i ciekawa rozgrywka. W szczególności jak już będziemy musieli uciekać, czy coś w tym stylu. Ale jeżeli chodzi o sam rozwój postaci, wspomniano o trzech podstawowych rzeczach, czyli skills, umiejętności, atrybuty właściwie i perks. To są bardzo ważne rzeczy, ponieważ będziemy mogli je rozwijać. Daną umiejętność, na przykład atletykę, o tym wspomniano, że w momencie, kiedy dodamy tam pewnego perka, to będziemy mogli na przykład podnieść ciało i biec z tym ciałem. Więc w pewnym sensie nasze umiejętności będą się rozwijały poprzez dodatkowe perki, czyli taki typowy Fallout w pewnym sensie, albo no właściwie każdy RPG, który miał system perkowy. Więc to jest, ja to bardzo osobiście lubię, taki sposób ewolucji bohatera, z tego względu, że to nam daje na niesamowitą możliwość go rozwoju, właściwie i replayability, w sensie zagranie jeszcze raz tą grę. Patrząc na to, że Cyberpunk 2077 będzie gigantyczną grą, ma być o wiele większą niż Wiedźmin III, to sugeruje to wszystko strasznie dużo godzin nieprzespanych i przegranych przed komputerem. I również na streamach. Mam zamiar sobie to zapodać i po prostu grać. I grać. To będzie cudowne. Mam nadzieję, że mnie wciągnie. Myślę, że nawet na pewno. No i później będziemy mogli sobie zagrać w inny sposób, dokonując innych wyborów. Oczywiście główna fabuła będzie zawsze ta sama w pewnym sensie, ale ciekawe ile jest zakończeń w Cyberpunku, no to się okaże. Mówiono też o broniach, różnego rodzaju, bronie stricte technologiczne, duże gnaty, shotgun z 8 lufami, będziemy mogli te bronie sobie customizować, jeżeli chcesz mieć różową broń. Nie ma problemu, możesz mieć różową broń. Możemy dodawać różne scopy, celowniki, kolimatory, silence, tłumiki, więc to będzie bardzo fajna rozgrywka. No i oczywiście mam wrażenie, że myślę, to o tym wspomniano, że drobne rzeczy, czyli takie mechaniczne w samej broni też będziemy mogli upgrade'ować, żebyśmy mieli mniejszego recoila, w sensie odrzut przy strzelaniu, żebyśmy mieli lepszą celność. Tam chodzi o ten stricte sam celownik na ekranie, który będzie się zawężał, jeżeli będziemy mieli lepsze zdolności. Sama broń się nie będzie, wiesz, telepacz przy strzelaniu, więc to będzie całkiem fajne. Wspomniano też o różnych atrybutach samej postaci, o tak zwanym cool. To jest więcej statystyka, która definiuje twoje opanowanie. Opanowanie było w Cyberpunku 2020 w książkowym Paper & Pen, gdzie tworzyłeś postać i miałeś tam opanowanie. Ono było dość istotne w momencie, kiedy przyjmowałeś obrażenia, to mogłeś po prostu zejść. Jak miałeś wysokie opanowanie, to mogłeś się nie przerzucić i wtedy właściwie nie traciłeś przytomności. To była fajna statystyka. W grze rozwiązanie to jest w taki sposób, że jak bardzo utrzymujesz emocje na wodzy. Czyli jak jesteś odporny na, jak ktoś cię wkurza, na przykład, albo jak ktoś cię, nie wiem, zaatakuje i wyciągasz szybko broń i jak bardzo jesteś opanowany w tym momencie, żeby ci ta broń tak nie latała na bok, czy coś w tym stylu. W taki sposób to wytłumaczono. Czyli czym większy cool, tym potrafisz się bardziej wyluzować też w kryzysowych sytuacjach. Więc spoko sprawa. No i właściwie cały ten rozwój postaci był omawiany dzisiaj. Może nie cały, ale większość ich takich najważniejszych elementów. Więc ogólnie strasznie się podjarałem. To co usłyszałem było dla mnie takie wow. Wszystko właściwie co powiedzieli mi się podobało, włącznie z tym jak tworzyli levele, jak designowali levele pod różne style gry. Więc będziesz mógł przechodzić różne misje w dany sposób jak ci się tam podoba. Albo siłowo wchodzisz, albo bardziej próbujesz coś tam schakować, włamać się, po cichu się przekraść. Albo jeszcze inaczej, bo właściwie wszystkiego nam w tym momencie nie pokazano. Za mało by czasu chyba. No za mało czasu było, żeby mogli poświęcić się i opisywać dokładnie wszystko, ja nawet bym nie chciał, bo rzeczywiście kilka spoilerów tam było, takich minimalnych, no ale chciałem to zobaczyć na swoją własną odpowiedzialność. Tak więc właściwie to wszystko, co mi do głowy teraz przyszło, po tym co obejrzałem, było tam kilka szczegółów, zachęcam wam do obejrzenia tego odcinka, był całkiem niezły, ten stream. I jeszcze później został pokazany nasz Godfather, czyli Mike Pondsmith, opowiedział troszkę o zwierzakach,
o Animals i o Voodoo Guys. Voodoo w sumie taki gang, który się zajmuje włamywaniem do sieci, tacy nędrenerzy całkiem nieźli. I właściwie opowiadał o tych dwóch stronach, więc też możecie sobie gościa posłuchać, bardzo interesująco mówił, jak zawsze zresztą. Tak więc ja dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku, będą się pojawiały częściej. Jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, musicie włączyć cool. Zawsze, właściwie czasami bardzo lubię omawiać, rozmawiać, zadawać takie bardzo trudne pytania, żeby wywołać w was dyskusję. Bo w momencie, kiedy wchodzą emocje, ciekawe rzeczy się dzieją. W tym przypadku jak najbardziej to, że zamówiłem edycję kolekcjonerską, wspominam to już kilka razy, ale kosztowała majątek, to rzeczywiście jestem teraz bardzo spokojny i czekam po prostu na premierę, żeby zagrać. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka o Cyberze, hej!